Can't stop. Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Matyles. A to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. Kolejny raz, już prawdopodobnie przedostatni, na mapie Ameryki. Dzisiaj jest ze mną nowy kombajn. Jak widzicie, dorobiłem się w końcu największego kombajnu w grze. No i naprawdę fajnie się nim pracuje. Ma pojemny zbiornik. No i bardzo mi do gustu przypadł ten kombajn. No i ładnie się prezentuje bardzo. Dobra, wejdziemy sobie. Niesamowicie lubię tą kabinę. Bardzo mi się podoba. Silnie przeszklona. Tutaj komputery. Niestety szkoda, że tu nie mam pojemności, znaczy poziomu wypełnienia zbiornika na tych monitorach. No ale... ale trudno, niech już tak będzie. Mam dzisiaj trochę spraw do obgadania. Będę na komentarze odpowiadać. Jeden komentarz, bo więcej nie znalazłem. Ogólnie to odpowiada na te komentarze tutaj dlatego, że nie mogę odpowiedzieć pod filmem. W sensie takim, że nie ma odpowiedź. To jest w ogóle paranoja według mnie, że takie coś można sobie ustawić. Znaczy to się w ogóle domyślnie ustawia, że u niektórych nie mogę odpowiadać pod swoimi filmami. No absurd po prostu. Na komentarze nie mogę pod swoimi filmami odpowiadać. Tego to ja nigdy chyba nie zrozumiem. Dlaczego taką opcję? Po jaką cholerę oni tą opcję wymyślili? Nie wiem, chyba im się już fest nudziło. No ale niech tak będzie, no. Już raczej tego nie zmienią, bo... No już raczej tego nie zmienią. Niestety. Dlatego będę odpowiadać w filmach. Dlatego jeśli, drogi widzu, nie zapisałem sobie twojego niku. Zaraz wracam. Okej, wróciłem, sprawdziłem sobie tylko, czy aby dźwięki kombajnu nie są za głośne, bo one są naprawdę głośne. Ale nie, jest wszystko ok. I sobie zapisałem nick. Viper V? Chyba, że mi się źle dopisało, to przepraszam. A nie chcę mi się już kolejny raz sprawdzać. Po prostu będę mówić Viper. Okej. Ale najpierw, co jeszcze sobie kupiłem na mojej farmie? Otóż... a zatrzymamy sobie na postoju trochę na gazie. To mu się nic nie stanie. Zakupiłem sobie hakowiec. No i wraz z kontenerem na ziarno. Bardzo ładnie się prezentuje ten hakowiec. Po drabince sobie wyjdziemy tutaj. Mamy już trochę zboża. Aczkolwiek mało. Boże, paku jest mało. Dobra. Wracamy do tej potężnej maszyny. No widzicie, muszę tak mieć głowę, żeby widzieć, co tam na końcu jest, bo ten header jest taki długi, no że ja nic nie widzę. No. Dobra, czyli ja już mam zacząć odpowiadać trochę na komentarze. Na komentarz odpowiadać, dobra. Ja sobie odpalę. Cytuję. Dobrze mówiłeś za pierwszym razem. Rozselmasz, rosyjski producent kombajnów, które w niektórych przypadkach są tak samo, a nawet lepsze od zachodnich marek. Pozdrawiam. To jest oczywiście komentarz pod moim filmem z Farming Simulator Gold Edition, gdzie tłumaczę, jakie marki zostaną dodane. No i tak ogólnie mówię o tym dodatku.
kiedy także wyjdzie. No i tutaj widz mnie poprawił, za co bardzo dziękuję. Rosselmarsch rosyjski, ok, bo ja już myślałem, że Rosselmarsch to jest niemiecki. O, ale dziękuję bardzo, dziękuję. Czekajcie, ja sobie muszę włączyć chłód, żeby widzieć, czy ja tego zbiornika nie zapełnię. Dobra, ale to jeszcze nie koniec. PS, będziesz kupował ten dodatek? Jasne, że będę. Oczywiście. I nawet tutaj dziękuję, że mi podałeś, że na stronie CDP można zamówić preorder. Bardzo ci dziękuję za tą informację, bo mi się przyda. Zakupię sobie ją w najbliższym czasie, tym bardziej, że jest 13% przecena. I prawdopodobnie zamówię sobie pudełko, dlatego żeby wam pokazać. Żeby z wami to odpakować, może tam jakiś sekret będzie, jakaś znajdźka, kurczę, tam będzie w środku. Jestem też ciekawy, może figurkę znowu jakąś dają, nie, no, zapewne nie, ale sobie kupię. Może będzie jakaś fajna instrukcja, ja tam lubię instrukcje do gier, bo tam często pokazują, co jest. A zobaczymy po prostu, odpakujemy sobie to na luzie. Jak mi dojdzie, oczywiście, jak ktoś jeszcze nie wie, dodatek Gold Edition wyjdzie 29 października, tak, no października, czyli za miesiąc. No to jeszcze mamy chwilę czasu, nie? Aha, dobra, to jak już przechodzę do tematu Gold Edition, to wam powiem, żebyście wpadli na stronę Farminga oficjalną i tam w newsach macie news. 3 dni temu się ujawnił, czy 2 dni temu, i tam jest, no, ostatni news, sobie wejdźcie, jaki tam jest, tam są 4 screeny z nowego dodatku. Jak to zobaczę, no to naprawdę fajnie. Ja już widzę, że to będzie świetny dodatek. Tutaj wszystkie maszyny, jakie tam są, żebyście też sobie mogli zobaczyć, czy aby wy nie chcecie sobie zakupić tego dodatku. I o dodatku jeszcze tutaj trochę będę mówić, bo znalazłem taki komentarz pod CDP, który wam zaraz przeczytam. Nie cały, będziemy go stopniowo będę go stopniowo omawiać, ale jak ja takich ludzi nie lubię, co na takie złe strony tego farminga patrzą. Nie lubię takich komentarzy. To oczywiście nie pod moim filmem komentarz, co mi SMS przed, ale ja to mam gdzieś. Ja sobie na internet wejdę, bo to miałem zaznaczone. Dobra, mam komentarz. Okej. Dobra, ale najpierw sobie wysypiemy. Fajny kombajn, co? Pierwszy raz go mam w ogóle. Dobra, obniżymy sobie. No i ładnie. I zaraz się będzie stan zniżać. Jak będziemy w drodze, to wam opowiem. Tam przeczytam. Podyskutujemy na ten temat. Dobra, zapiszmy sobie grę, bo ja bardzo nie lubię tracić postępu. Chyba jak każdy. No i ładnie. Dobra, teraz możemy sobie złożyć kombajn, bo będziemy jechać teraz po drodze, czyli musimy się dostosować do ruchu drogowego. Okej.
A szybki jest. Skurczybek. 30 na godzinę. Jak na kombajn, no to jest trochę. Przecież w realu chyba tak nie jeździ, mi się wydaje. Z taką prędkością. No co jest, kurde? Muszę to manual attaching, bo nie sięga to. O, gdzie dopiero manual attaching musiałem odpalić. Dobra, koguty włączone, jedziemy na pole. A na kolejnych polach są kolejne rzepaki. Kolejne oczywiście pola rzepaku. Dwa ostatnie już. Także nie mówiłem jeszcze, ale sprzedawałem kiszonkę. Zrobiłem sobie kiszonkę z trawy. Do silosu trawę wrzuciłem, gniotłem i sprzedawałem tym New Hollandem. No i tak się dorobiłem 120 tysięcy, bo było wielkie zapotrzebowanie, dwa razy więcej płacili. No i naprawdę opłacalnie, opłacalnie. I kupiłem sobie za to wszystko, za te 120 tysięcy właśnie hakowiec do tą przyczepę do... Znaczy ten kontener na ziarno, kontener na bele jeszcze mam na farmie. Co ja tam jeszcze? Prasę sobie kupiłem, rollbelta. Dobrze mówię? Rollbelt? Tego New Hollanda? Do bel. Nie do kostek, no rollbelt. No, dobra, to będziemy sobie czytać ten komentarz. Ja tam się za bardzo nie będę wypowiadać na jego temat. To każdy może sobie sam skomentować. A, czekajcie. Szanowni Państwo z cdp.pl, ten komentarz jest oczywiście pod dodatkiem tym DLC, pod tym preorderem. Producent tej gry, Giant Software, raz za razem robi graczy w koni, w konia. Od edycji 2011 praktycznie nic się nie zmieniło. Och, takie komentarze to po prostu mnie zawsze niszczą. No jak się nic nie zmieniło? Umieszczę wam może screena, jak nie zapomnę. Każdy wie, że się zmieniło, ale tak dla porównania sobie czekacie. Tutaj? Tak? I teraz macie screena z 11. No. Jak nie zapomnę oczywiście, więc jak zapomnę, to proszę tam. To proszę mi przypomnieć w komentarzu, chociaż i tak nic z tym nie zrobię, więc... No, proszę to przemilczeć i tyle. W Google grafika sobie wpisać Farming Simulator 11 i sobie będziecie mogli porównać. Och, no ja wiem, no nic się nie zmieniło przecież w tym farmingu. Przecież gdzie... Przecież w 11 było ile? Kurde, 80 maszyn max chyba. A tutaj, a malutko 150 tylko. A możemy wycinać lasy, kury, owce mieć, krowy. To, no nic się nie zmieniło. Och, komentarze to zawsze. Zawsze się idzie pośmiać. Że nic się nie zmieniło. Na wyjściu farminga to samo było. Te same komentarze widziałem. Nie wiem, pod jakimś, u jakiegoś youtubera te komentarze ktoś pisał, że a nic się w tym farmingu nie zmieniło, tylko jest ulepszona grafika. No ale nikt chyba nie zauważył szczegółów tych modeli cudownych. Ja wiem, że tekstury z bliska nie wyglądają ładnie, ale z daleka się prezentują bardzo, bardzo ładnie. Fajnie się prezentują z daleka, z bliska trochę jest taki efekt pikseli, taki trochę brzydki efekt dosyć. No ale mamy co mamy, no mamy bardzo ładną grafikę. A czekajcie, bo ja sobie jeszcze muszę przywieźć, czekajcie, to ja sobie, ty już pracowniku rób, a ja po tego JCB-ka skoczę. Dobra. Dobra. O
okej, wiemy, że nic się nie zmieniło w porównaniu 11 do 15. Dobra, co mamy dalej? Ulepszono grafikę, poprawiono nieco fizykę jazdy, co zresztą gracze zrobili już odpowiednimi modyfikacjami. I na tym kosmetyczne zmiany się kończą. No nie do końca zrobili to tymi modyfikacjami, bo modyfikacje nie są idealne. Bo one mogą tylko ulepszyć silnik, a Giants przerobił całkowicie. On zmienił wersję silnika. Prawda, do 13 był chyba Giants Editor 5. Teraz jest 6. No i całkowicie zmieniono ten edytor. Dobra, co mamy dalej? Nawet w serialu. Czemu napisał w serialu? Nie wiem. FIFA. Serwowanym przez EA od edycji 2004 do 2010 były z edycji na edycję większe zmiany. Co to ma być? Za 30 zł dajcie kolejną beznadziejną i nierealną mapę. O FIFA się nie będę wypowiadał, bo ja nie grałem w FIFA. Znaczy grałem tam chwilę u wujka, ale to nie grało dla mnie. I co to ma być za 30 zł? Jeśli pan się bulwersuje, że za 30 zł dostaje się 15 nowych pojazdów plus nową mapę Gianca, jeszcze z dopiskiem, że ogromna. Ja ich trzymam za słowo, że to będzie w cholerę ogromna, jak dwie te amerykańskie. No dobra, może przesadziłem, ale powinna być większa od tej amerykańskiej. Jeśli pan się bulwersuje, że to jest wysoka cena, jak za 15 nowych pojazdów, kurde, bo mnie miota, to naprawdę coś jest nie tak, bo na przykład ten New Holland DLC, 5 pojazdów za 5 euro, no to jest dopiero. Na to nawet ja się bulwersuję, bo to nie jest normalne, żeby takie małe DLC za taką cenę, to powinno 2 euro kosztować, nie? A na CDP w ogóle jest jeszcze taniej ten dodatek, więc jeśli chcecie kupić ten dodatek, to ja wam polecam na CDP, jeśli chcecie pieniądze zaoszczędzić. Bo normalnie na stronie Giants i na Steam prawdopodobnie będzie za 14 euro, a na CDP macie za 32 po przecenie teraz, edycja pudełkowa, elektroniczna 34. Tak mi się wydaje. Kolejną beznadziejną i nierealną mapę. To jest trochę takie... jakby to powiedzieć... No głupie oceniać mapę przed w ogóle wyjściem dodatku. No skąd ten pan może wiedzieć, że co tam będzie na tej mapie, nie? A ze screenshotów naprawdę prawie fajnie to będzie wyglądać, bo będzie to taka starsza jakby farma. Będzie chyba stary Zetor, Krystal, ktoś tam podpowiadał, pod screenshotem napisał komentarz, że to jest Zetor Krystal, stary, według niego. No to ja się tego trzymam, bo ja się ogólnie aż tak nie znam na tych ciągnikach, żeby no po tam przedniej po kawałku tego ciągnika rozróżnić model, prawda? Co tam jeszcze napisał? Jak w oryginale ze Skandynawią. Czy ten Bjorholm? Tak, to była skandynawska, ale w sumie po co oni mają robić realną mapę, taką jak jest w rzeczywistości? Nie wiem. Bo to są gry, żeby właśnie spróbować czegoś nowego, prawda? Nie wiem, albo to ja mówię głupoty. Dobra. Śmiech i żal. Twórcy powinni pracować nad olbrzymim patchem, który naprawi płaską glebę, interakcję ze zwierzętami i obrządek.
to już poczekam chwilę. Patcha, który naprawi płaską ziemię. No jak pan był za tymi modyfikacjami, to mógł sobie pobrać ten Real Terrain, który ja tutaj mam, i on działa właśnie na polach, że te koła trochę podskakują. Jest bardziej takie realne odczucie. Czekajcie, płaską glebę, aha. No ale powiedzcie mi jedno. Po co? Znaczy, to jest takie moje myślenie, to wy możecie mieć całkowicie inne poglądy na temat, ale powiedzcie mi jedno. Po co? To jest właśnie strategia marketingowa. Oni jakby wydali farminga i on by miał tyle rzeczy, te gleby, te wszystkie, te kurczę, wszystko realistyczne. No to co oni by zrobili za 2 lata, powiedzcie mi? Oni muszą to jakoś tak wypuszczać, żeby coś nowego było w każdym farmingu. Oni nie mogą wprowadzić tylu zmian, żeby potem za rok mieć kolejny pomysł, a nie że oni wyczerpią wszystkie pomysły na jednej grze. To jest taki marketing. Ja to rozumiem. No ale faktycznie mogliby trochę to poprawić. Tym bardziej, że konkurencyjna gra symulator farmy, która nie oszukujmy się, nie dorasta farmingowi do pięt, jeśli chodzi o optymalizację. Bo wiem, że bardzo narzekają na optymalizację, na samą grywalność. Nie mówię, że nie dorasta do pięt, bo nie grałem, ale optymalizacja naprawdę leży. Tutaj w farmingu jest optymalizacja bardzo dobra. No i że w konkurencyjnej marce nie ma tych licencjonowanych pojazdów, jak tutaj mamy New Hollandy, JCB tam stoi, i Traner ma, kurczę, kontener, i w ogóle wszystko tutaj mamy markowe. Interakcje ze zwierzętami. W sumie nie wiem, co za tym rozumieć. Co to jest interakcja ze zwierzętami, że podchodzisz do krowy i ona też do ciebie podejdzie i możesz ją pogłaskać sobie? No trochę to nie jest takie sprecyzowane, prawda? Co mam rozumieć? Interakcja ze zwierzętami pojawi się w 17, gdzie będziemy musieli kupować sami dojarkę firmy Leli. Tam szczotka do krów jest, tam kurde, no to tam będzie już takie ulepszone. Te krowy będą potrzebowały więcej tych rzeczy, żeby w ogóle jakoś funkcjonowały te. Będziemy to musieli wszystko od początku kupić, co mi się bardzo, bardzo podoba, że nie mamy wszystkiego z automatu, prawda, bo właśnie. Co nie mówicie? Ja mam pełny zbiornik. Dobra. Czekajcie, muszę na chwilę odłożyć telefon. Okej. I to. Co ja mówiłem? No bo to nie jest fajne, jak sobie zakładamy farmę od nowa, no i co? No i mamy pełny osprzęt do krów. Ale po co nam to, jak nie mamy krów na początku, prawda? I po co? I to jest też takie ułatwienie, bo trochę sobie zarobimy i już możemy mieć krowy, nie? A tak to musimy mieć dojarkę, sami sobie kupić tą dojarkę, szczotkę do krów. Prawda? No. To jest bardzo dobra rzecz, co oni w tej 17 myślą. Dobra, dalej, co tam jeszcze? O co są narzekania? I obrządek, aha. Obrządek też się pojawi w 17. Wypychany obornik. Już nie trzeba będzie żadnych modyfikacji na ten wypychany obornik. Bardzo fajnie. Zastąpi beznadziejne tekstury. Z tym tak trochę pośrednio się trochę zgadzam i trochę nie zgadzam.
ale bardziej się nie zgadzam, bo powiedzcie mi, czy to są paskudne tekstury, to co widzimy tutaj? No nie, nie wydaje mi się, tym bardziej, że ja chyba na najwyższych nie mam grafiki, żeby przy nagrywaniu żadnych ścięć nie było. No ale według mnie kolory, kolorystyka, te tekstury wszystkie, no, no i ogólnie odbicia są bardzo dobrze dopasowane do tych maszyn. Widać co jest metalem, co jest plastikiem, co kurczę jest oponą. Ach. No ale nigdy nie dogodzisz, no. Ach, tak to jest na tym świecie. Nigdy nie dogodzisz. Co tam jeszcze mamy? Doda w końcu widoczne w oryginalne efekty naszych prac TD. Tak średnio nie wiem co przez to rozumieć. To czekajcie, jeszcze sobie to raz muszę przeczytać. Widoczne efekty naszych prac. Znaczy, według mnie to są widoczne efekty naszych prac, bo my zbieramy to zboże, my to siejemy, my to kultywujemy, my to opryskujemy, nawozimy, rozrzucamy obornik, ale tutaj się bardzo zgadzam z tym, bo jeśli nie wiem dokładnie o co chodziło temu panu w tym podpunkcie, ale mi nie pasuje to, że my zawsze mamy ten sam plon. Zauważyliście, no wpływa na plon jedynie oprysk, tak, i to jest bardzo niefajne. Powinno wpływać więcej czynników na to, czyli na przykład czy jakieś burzy nie będzie, czy to zboże nam nie opadnie przy dużym wietrze, czy nie zamoknie nam pole. Ach, różne rzeczy, że na przykład nie będziemy mogli wjechać kombajnem, bo na przykład jest zbyt wilgotno, że na przykład co by tam jeszcze, że błoto jest w niektórych miejscach, to musimy omijać to kombajnem, bo inaczej będziemy musieli dzwonić po jakieś służby, żeby nam wyciągnęli, to znowu będzie kosztować. Rozumiecie o co mi chodzi, takie bardzo dobre rzeczy. Widziałem na Słowacji, że oni na polach, gdzie było błoto, dawali słupki dookoła tego i wtedy kombajnem mogli ominąć to błoto. No i bardzo fajne. W sumie kombajny też tam mieli nie byle jakie klasy. No i tyle z moich opowieści. Ogrom prac aż przeraża, a oni sobie jakieś modele Zetora robią. To mnie najbardziej rozśmieszyło. Sobie jakieś modele Zetora. A powiedz mi, panie, co tutaj jest do roboty? Oni pracują teraz nad nową grą. Ta gra jest kompletnie grywalna. Można w nią sobie pograć. Dużo ludzi w nią gra. Nic nie narzeka. No to niech pan mi powie, jakie tu są prace do zrobienia. Ja rozumiem, jeśli by gracze narzekali, a oni by nic z tym nie robili. Jeśli byłyby jakieś krytyczne błędy, a oni by to mieli w dupie i robili kolejną część, to ja to bardzo rozumiem. To wtedy są gnojami i nie słuchają graczy. Ale w tym przypadku to naprawdę idą graczom na rękę. No bo zrobili bardzo fajną grę, dobrze ją zoptymalizowali, żeby każdy mógł zagrać. Nawet na słabszej konfiguracji. No a tutaj, ale narzekania są zawsze, więc no tam chyba licho. Dobra, no i ostatnie już zdania. To żenada. Proponuję bojkot Gian Software, póki nie zaczną wprowadzać zmian. Pokażcie za co żądacie 33 zł. Otóż, drogi panie, 33 zł żądają sobie za 15 nowych, całkowicie nowych, z bardzo widocznymi szczegółami pojazdów,
które są bardzo szczegółowo wykonane. No i ogólnie cudowne pojazdy, tak jak kombajny Rosselmarsch, traktory Zetor, no i tam jeszcze Farmtechy i kurde, co tam jeszcze jest? Tatra. No Tatra też mi się podoba, ta ciężarówka, to tym na pewno będę jeździł. O, już nie mogę doczekać tego dodatku. A mapa to na pewno już będzie świetna. Zobaczymy, jakie pola będą. No ogólnie zobaczymy. Ach, no i tak się rozgadałem, już mamy ponad 30 minut odcinka. Nie, no nie mamy ponad, mamy tak 30. Bo ja przerwałem w pewnym momencie, a mi pokazuje 28 minut, więc tak strzelam, że 30. Boże, mi się rozgadał dzisiaj, no ale przynajmniej mieliśmy o czym porozmawiać przez te 30 minut, prawda? To się liczy. Oto mój kombajn. No i będę się z wami powoli żegnał. Ja już sobie to dozbieram, a w następnym odcinku spróbuję się dorobić tej sieczkarni New Holland FR 850 wraz z ścinarką Kemper, czy tam New Holland, jaką będę chciał. No i sobie może jakąś kiszonkę zrobimy i sobie ją sprzedamy. Dobra, to czekajcie, to może jeszcze dokończę to pole, bo nie będę tak kończyć w połowie. Jak widzicie, trochę tego rzepaku zebraliśmy. No i ogólnie, jak mówię, kombajn mi się bardzo podoba. Tam jeszcze był w sumie jeden komentarz, zobaczę jego treść, bo tak się nie wczytywałem w ten komentarz. Zobaczę, o czym tam inny pan pisze. Czekajcie, bo ja muszę znaleźć ten komentarz. Gdzie są te komentarze, kurde? Ukryli je, o, tutaj są. Tak, czytaj. Wszystko ładnie, pięknie, ale przed sprzedaż to kupowanie kota w worku i to dosłownie. Nic, ale to nic nie jest opisane. Wiemy tylko, że jakaś lokalizacja, jaka McDonald's w Warszawie, wieś w powiecie kutnowskim, lasy Borów Tucholskich, a maszyny. Jakie? Maszynka do golenia, traktor, naprawdę? Ojej, nie spodziewałbym się tutaj traktora. Ludzie, dajcie jakieś konkrety. No pan chyba ja jakoś za bardzo nie w temacie. No bo to wszystko pisze, ale to trzeba poszperać trochę. Zapraszam do moich filmów, to tam wszystkiego się panie dowiesz. No i tyle, no. Ach, zamiast sobie poszukać na innych stronach, bo na CDP w sumie teraz już chyba pisze, jest opis, co to zawiera. Dobra, nie będę tam wnikał w te tematy. Teraz już na pewno tam pisze, bo sprawdzałem. Kupowanie kota w worku, no ale przecież to wystarczy sobie wpisać w Google Farming Simulator Gold Edition i panie, wyskoczy panu tyle rzeczy, że pan się wszystkiego o tym dowie. Co tam będzie, data wydania, no. Więc to no problem jest. Już nie będziemy jechać z tą przyczepą, znaczy z tym kontenerem. A ten JCB już trochę słaby jest na takie obciążenia. Brudny ten header już, a kombajn tak nie za bardzo. Chce mu się brudzić. Ładne to brudzenie jest. A, pełne jest, okej. Dobra. Okej, to wszystkie komentarze mam przerobione. Znacie moją opinię.
No i mam nadzieję, że się Wam film spodobał. Oczywiście możecie mnie zachęcić do dalszego nagrywania łapką w górę, bo teraz tak trochę brak mi motywacji, muszę się przyznać. No i też trochę nie mam czasu. Nagrywam to w niedzielę rano, a Wy to w niedzielę otrzymacie, więc no, muszę się teraz trochę pośpieszyć z złożeniem tego, z renderowaniem i jeszcze wrzuceniem. No i oczywiście Was bardzo przepraszam, że film się pojawia raz w tygodniu. Jak się pojawiały dwa razy w tygodniu, też mnie prosiliście o więcej filmów, no ale muszę Was przeprosić. Siła wyższa. No. I tyle. Też to nie wierzyłem, że pójdę do technikum, to samo będzie. I tak będę nagrywać normalnie. No. Trochę mi to nie wychodzi, no ale coś nagrywam. Nie jest to film raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, więc dla Was to i tak mam nadzieję, że się podoba, że przynajmniej nie ma jakiegoś zastoju tego kanału. Dziękuję Wam oczywiście za wszystkie subskrypcje. Jest nas coraz więcej. Coraz więcej wyświetleń jest pod filmami, za co bardzo dziękuję, także mnie to bardzo motywuje, jak filmy są bardzo oglądane, a tym bardziej Wasze komentarze. Proszę mnie poprawiać i to naprawdę proszę, żebyście mnie poprawiali, jeśli zrobię jakiś błąd, bo jak wiecie, człowiek nie jest idealny i ja się, i to tym bardziej ja się mogę pomylić w tych sprawach. Jeśli macie jakieś swoje poglądy na temat nowego dodatku, czy według Was też się Giants powinno zająć naprawą gry, patchowaniem, a nie dodatkami, to piszcie. A ci, co są mojego zdania, czyli że niech robią to, co robią, bo dobrze to robią, no to możecie tam jakąś dyskusję rozwinąć w komentarzach. Dobra. No i tak się w ciągniku pożegnamy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. No i mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trochę dłuższy, trochę było opowiadania. Kto dotrwał do tego momentu, no to gratuluję. Dobra. Mam nadzieję, że mnie autor obejrzał tego komentarza, bo po prostu żal mi nie odpisać na te komentarze, no ale przepraszam Was, jak się nie da, no to się nie da, no to muszę to w filmie odpowiadać. Mam nadzieję, że autor uzyskał odpowiedź. No i dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę, żeby mnie zmotywować. Dziękuję Wam za oglądanie. Na razie.